30 czerwca wspominamy świętego Wincentego Duyen, zakonnika i męczennika. Wincenty urodził się w 1764 roku w północnej części Wietnamu. Do przyjęcia święceń kapłańskich przygotowywał go ksiądz biskup Ignacy Delgado, późniejszy męczennik i święty. I to on wyświęcił go na kapłana. Wincenty miał wtedy 40 lat. Bardzo gorliwie rozpoczął pracę duszpasterską. Był człowiekiem bardzo łagodnym, uprzejmym. Jego świętość widoczna była na twarzy, a nawet u prześladowców wzbudzał szacunek i respekt. Wkrótce został zdradzony, uwięziony i zmuszony do ciężkiej pracy. Po miesiącu uratowali go przyjaciele. W wieku 43 lat Wincenty poprosił o przyjęcie do zakonu dominikańskiego. Po roku 8 czerwca 1838 roku ponownie został uwięziony. Mandaryn, który prowadził rozprawę sądową, korzystając ze swoich wpływów, usiłował uchronić Wincentego przed karą śmierci i prosił, by powiedział, że nie jest kapłanem, tylko lekarzem. Jednakże Wincenty radykalnie i bez zastanowienia sprzeciwił się tej propozycji. Powiedział: nie jestem lekarzem, jestem księdzem. Moim obowiązkiem jest składanie ofiar Bogu i głoszenie wiary w Jezusa Chrystusa, za którego jestem gotów umrzeć. Nie przyjmuję oferty uwolnienia za cenę kłamstwa. Zgodnie z procedurą poinformowano o tym cesarza. Cesarz osobiście napisał wyrok skazujący gorliwego, dobrego i łagodnego kapłana. 30 czerwca 1838 roku 74-letni Wincenty, spokojny, z radością i godnością, szedł na miejsce stracenia. Został ścięty mieczem za to, że był kapłanem i nauczał religii chrześcijańskiej. Został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wincenty aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.